I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lucy's Play. Dzisiaj jest Wiedźmin 1. Tak, Wiedźmin to była jedna z propozycji, z której nie nagrałbym całego Let's Playa. Dlaczego? Dlatego, że ta gra jest dosyć długa i pewnie by ją zatrzymywałbym co parę odcinków by ją zawieszał. Tak jak to było w przypadku Prince of Persia, a tego bym nie chciał. Dlatego robię z tego Let's Playa. Być może będzie kilka odcinków z tej gry. To jeszcze zobaczy się. W każdym razie znajduję się w czwartym akcie i mam parę misji do wykonania. Czekajcie, przecenię na Alty. Przecenię na... Znaczy, to nie jest dokończona. Taka jest za długa nazwa. Nie zmieściłoby się. Okej. Czy myślę, że najpierw pójdziemy na wiadarki. Tak? W czym jeszcze? Tak, przyśpieszmy się. Tak? W ogóle to nie wiem, ile mam zabić tych wiadarek. 10, ale nie wiem, ile już zabiłam. Okej. Najpierw pójdziemy na zjadarki, później może na wyspę, tam mam dwie misje do wykonania. Na bazyliczki i na topielce. Okej. Tak w ogóle tam fajnie mi się tu nagrywa. Myślałem, że będzie się ścinało co pewien czas, no ale nie. Tak więc mógłbym nagrać całe Let's Play, ale nie, nie chce mi się. Za dużo tych Let's Play już prowadzę, bo Harry Potter, The Longest Journey, później będzie Dreamfall. Może kiedyś nagram cały Let's Play z Wiedźmina, ale na chwilę obecną chciałbym się ograniczyć do tych Let's Play. To jest Let's Play. Okej. Czekajcie, zobaczymy na mapę. Zjadarki powinno być gdzieś tutaj. Okolicy. Tak więc na sekundkę, na chwilę obecną, bo zrobimy sobie parę misji. Na razie robię misje poboczne, ponieważ nie chcę na razie posuwać fabuły do przodu. Chodź tu. Który wspólnie nie działa, tak? Nie działa? Ale jedna... One są fajne. Śmiesznie wyglądają. Tylko maska jakby. Okej. To są zęby z jadarki. A ile mam zębów z jadarki? W ogóle gdzie one się nie pojawiają? Tutaj. 4 dopiero. Okej. A ja potrzebuję tych zjadarek. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj jakiś zobaczę. Spotkam. A to nie na nie, przypadkiem miałem. Na nie mam właśnie zlecenie. Chodź tu. Ej. Gdzie mnie tak od tyłu, gdy ja roślino bierzesz? Nie widzę tych potworów. Tak się chowają w ziemi. Będę używał na niego magii. Chitynowy pancerz. Aha, czyli to jest chitynowy pancerz, czyli dwa. Czy jeszcze dwie muszę zabić? Tak? 4 chitynowe pancerze, okej. To do elfów też pójdę. No to mam ułożone. Najpierw zabiję troszeczkę tych potworków. Tych tej chitynowe pancerze pozdobędę. Zjadarki to jak zobaczę jakieś, to będę pozabijał. I pójdę na wyspę. A przed wyspą pójdę do tych
Kurde, myślałem, że to jest takie idealne. Kurde, dwa. Nie wiem, czy to dwa ma sobie kartę. Geralt. Geralt. Muszę sobie z tym poradzić. To jakaś małpa tutaj lata, nie wiem, co to jest. Koło tego. Nie wiem, czy widzicie. Geralt. Nie to sami denerwujesz. Nie, jeszcze jakaś, ja nie mam zamiaru walczyć z kolejną. Dużo idzie. No, chodź tu, głupia. Będzie jeszcze troszeczkę życia i... No, koniec. Koniec, nie chcę więcej. Okej. Mam jaskółkę, sobie użyję jaskółki. Bo w sumie nie widzę żadnych potworów. Będę pomijał potwory. Szerokim łukiem będę ją omijał. Są jakieś ruiny. Ciekawe. Ciało leży tu od dawna, ale jakaś siła powstrzymała kości przed rozkładem. Dobra. No to pójdziemy teraz na brzeg, pozabijamy... Znaczy, oddamy najpierw elfom rzeczy. Pójdziemy na wyspę. Mam nadzieję, że jakoś tam dostałem, bo ja nie pamiętam. W ogóle Wiedźmina jedynkę grałem... No bardzo dawno temu. Okej, to jest droga na pola. W ogóle tak ciekawie to zrobili. Naprawdę tutaj żadnej drogi tu prowadzącej na tej pole nie ma ciekawej. Okej. Wiedźmina grałem naprawdę bardzo dawno temu, nie pamiętam. Dopiero niedawno wróciłem do tej gry o Miejsce Mocy. W ogóle nie wiem, co te mocy mi dają, ale... Zawsze coś dadzą, nie? Okej. W ogóle tę grę przeszedłem jeden raz na... pomagając ludziom, czyli zakonowi Płonącej Róży i... będąc neutralnym przeszedłem tą grę. Elfom jakoś nie mam ochoty pomagać. Będziesz miałem, ale jakoś tak... Nie wiem. Elficka droga jakoś mnie tak bardzo nie interesuje. Ale w widzę jest odwrotnie, elfom pomagałem. Nie temu, jak mi się tam nazywał. Roszowi. Mniejsza z tym. Okej, to najpierw idę oddać im te rzeczy i jadę na wyspę. Płynę. Mam nadzieję, że ta noc jeszcze troszeczkę potrwa. Bo te piecy na wyspie pojawiają się tylko w nocy. Siedzieć jeszcze, ale nie chce mi się. To jest Wyvern. Na Wyvern nie ma czasu. Żyjcie sobie! Naprawdę nie chcę mi się ich zabijać, Wyvern. To jest Alvin. W ogóle co on tutaj robi? Co tutaj robisz? A,
Charlie. Gdyby nie było, to by cię ten wyzerny zabił. W ogóle Geralt strasznie wolno odzyskuje życia. Chodź, chcę pogadać. Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak Wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? No nie widać, żebyś nosił. Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. Dobra. No. Alwina wynika, że powinien poszukać Aliny na polach. W sumie... Idę do elfów. Tu powinien być taki dziadek. Mam nadzieję, że sam mogę sobie wziąć tą łódkę. To była taka łódka. Gdzie są te elfy? To jest przejście na pola jeszcze. A, elfy są tutaj jakoś. A tych elfów tutaj nie widzę. O, jest jakiś elf. Elfie, mam dla ciebie pancerz tego robala. Kiedy wreszcie przestaniemy uciekać? Aha, super. To jest jakieś zginie. No, elfy tutaj siedzą. Okej. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją za to, że nie pomogłem im w banku. Witaj, Geralt. Witaj, elfko. Nie pamiętasz mnie? No nie. Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Toruwiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Okay. Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej, ale zrozum. Godność to wszystko, co nam zostało. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów. Powinno wystarczyć na 5 bochenków. Wrócę niebawem. Okej. Jeszcze zadanie nowe otrzymaliśmy, ale to nawet nie idzie. Ale ktoś z was chciał... Czekajcie. A, rzemieślnik. To on. Kedmil Vadgern. Witaj. Kim jesteś? W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Tworzę przedmioty wedle życzenia klienta. Jesteś rzemieślnikiem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich dzieł poruszy nawet umarłego. Okay. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze z kolopendromorfów? Strasznie. Można naprawdę język połamać na tej nazwie. Tak. Oto one. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za twój trud. Okay, ile mi dałeś? 50 ren. Ja życie prawie straciłem. A ty mi tyle dajesz, tak mało. No ale okej. Geralt oczywiście się nie będzie kłócił. Bo ma złote serce. W sumie i taka sami jest niepotrzebna. Na chwilę obecną.
Cześć, Geralt. Jak tu trafiłeś, mały? Tajemnica. Pochodzę sobie z tobą. No dobrze, ale jak coś się zacznie dziać, to zwiewaj. Aha, no super. Ojeju, jeszcze on się przyczepił. Ja stąd nie chcę pochodzić. Powinien siedzieć w domu dzieciaka, nie włóczyć się więc po polach. Okej. Okay. Tutaj są drzwi. Czekajcie. Ja mogę tak po prostu sobie wziąć tą łódeczkę? Jak tam się mam dostać? Idź pobawić się z tą dziewczynką, Alvin. Myślałem, że cię coś zjadło. Dobra, mamy łódkę, mogę się z nią popływać. Powinienem zapytać rybaka o pozwolenie. A po co? Właśnie tak myślałem, że będziesz chciał. A chciałem sprawdzić. Rybaka o pozwolenie. On też do niej popłynie? Nie wiem. Do jego domu. On był chyba niemową, to co pamiętam. Ten rybak. Kula rybaka. Okej. Okay. Ty coś? Jakby był jakiś trunek mocny, to bym go wziął. O. Chyba nie jest to. Dobra. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Tak. Cóż, interesuję się okolicą zawodowo. Jestem wiedźminem. Czy w jeziorze są jakieś potwory? Amfizbeny, żagnice, żyrytwy? Nie? Może jakiś smokożów? Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. No widzisz, pozwoliłby ci tak czy tak. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę z tymi potworami, co tam są. Alvin mówi zostać w tym domku, albo z tą dziewczyną iść tam pobawić. Dobra, no to płyniemy. Jeszcze kadcenkę sobie możemy obejrzeć. Wyspa Rybit. Tutaj spotkamy. Na pewno topielce, z topielcami się najpierw zajmę. Jak ja mam się tam dostać? On nie chce pójść. Chodźcie.
O, to był zefir. Właśnie. Chodź na brzeg po lewo. Jeszcze pozostało nam zadanie na bazyliszki, więc są gdzieś tam. A ile on tyle potrzebował? Tak w ogóle? Na bazyliszki, trzy bazyliszki. Mam nadzieję, że sobie z nimi jakoś poradzę. Czekajcie, bo ja się boję. Zarażają sensor. Strzałem mi się na pewno nie poradził. Czekajcie. O. Właśnie... Każdy styl jest dla jakiegoś potwora dobry. Jeszcze jeden bazyliszek. Ile tych bazyliszków? Nie mam życia. No, Geralt. Na pewno sobie nie poradził. Okej. Okay. Myślę, że zapiszę. F5 to jest szybki zapis. Tu jeszcze nie. Jeszcze jakiś krąg jest. Właśnie te kręgi dają... bodajże moc. Jakieś kufry. I jeszcze jeden kuferek. Nie biorę. Może się przydać. Dobra. Pogadamy sobie z tą panią jeziora, na pewno będzie coś tam miała jakieś informacje. Witaj, Geralt. Wybacz pani, ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz, ale ja znam ciebie. Z opowiadań. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy stekiem bzdur. Wiem o tym, jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki Shinaz. Syrenki? Tak, syrenki. Co cię tak dziwi? Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Dzięki tobie ludzie i Wodianois Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam. Porozmawiaj z kapłanem Wodianoi i człowiekiem o imieniu Julian. Kim jesteś? Panią jeziora.
Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Sługa to złe określenie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty broniły zastępy rycerzy w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. Okej. Pani, ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych, ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Wierzę. Odpowiadając na moje pytanie, odpowiedziałeś również na swoje. Zatem sprowadziło mnie przeznaczenie. Wbrew temu, co twierdzą prości ludzie, nie jestem panią losu. Widziałam twoją przyszłość i twoją przeszłość, ale nie wolno mi o nich mówić. Liczyłem na jakieś wskazówki. Dam ci zatem radę. Jeśli wierzysz, że twój los jest przypieczętowany, zachowaj nadzieję i pozostań sobą. Nawet jeśli nie znasz samego siebie, a nieprzeniknione siły miotają tobą jak liściem na wietrze, warto pozostać przyzwoitym człowiekiem. Zapamiętam twoją radę, pani. Dobrze. Chciałbym jeszcze porozmawiać. Tak? Dobra. Bywaj. Na razie nie będę wykonywał zadań od niej. Troszeczkę później. Ponieważ będzie to na pewno coś związane z fabułą, a ja na razie nie chcę tworzyć jakiejś nowej ścieżki. Dobra, to pominę. Teraz pójdziemy sobie do tego Juliana. Ryfin jest tutaj. Jeszcze chciałbym porozmawiać z tą taką triadą. Nie wiem, kim jest w ogóle. No tu ją powinna być. Jej tutaj nie ma. Tutaj, ona powinna tutaj być. Gdzieś tutaj powinna być, nie ma jej. Dobra, nie będę na nią czekał. Okej, okay, jestem z powrotem. Dobra, to oddamy te rzeczy, co? No tutaj ona była. Nie. Oddamy rzeczy, co chcą ci ludzie. I ten Julian. No i kończymy. Szkoda, że nie ma jakiegoś środka transportu, żeby on szybciej się przemieszczał. Zawsze ten Julia mi się myli z takim jednym gościem, innym. A mniejsza z tym. Do wioski też mam jakieś zadanie, ale na razie to nie będę robił. Najpierw idę do tej karczmy. Dopóki ona jest. Po tej stronie chyba. Otwieraj tą bramę.
Czym mogę pomóc? Widziałem się tutaj. Bijesz się, czy patrzy? Hej! Twoja matka! Geralt? Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w zimie jest teraz moda na gadzie buty. Mam tu 3 sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. Dobra. Bywaj. Tak więc myślę, że to byłoby na tyle. Być może jeszcze kiedyś w przyszłości nagram jeszcze kolejny odcinek. Żadnego wyzwania. Z tej gry. Oczywiście wrócę tutaj. Może kiedyś w przyszłości dalekiej pojawi się może cały decyzji z Wiedźmina, ale to jeszcze zobaczymy. Jeszcze daleko do tego, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i polecajcie.